Witam wszystkich, którzy oglądają mój film. Film jest wyrazem mojej fascynacji architekturą romańską, której pięknym przykładem, najładniejszym przykładem jest Bazylika Katedralna w Speyer, czyli w średniowiecznej Spiżu. To jest widok z bramy miejskiej na perspektywę katedry w Speyer. Katedra budowana jest z miejscowych materiałów, z czerwonego i białego piaskowca, co w połączeniu z miedzianymi, czyli obecnie zielonymi dachami katedry, jest bardzo piękne. To jest Westwerk, czyli strona zachodnia katedry, gdzie mieściły się pomieszczenia dla cesarza i jego świty. Przepiękny Westwerk. Zwróćmy uwagę, że przez całą długość katedry, przez cały obwód katedry ciągnie się u góry kolumnada. Kolumnada, która powoduje lekkość tej bardzo przysadzistej katedry. Ale posłuchajmy dzwonów. Dzwony są tak nastrojone, te 9 dzwonów jest, tak są nastrojone, że mogą grać zarówno akordy bardzo smutne, jak na przykład bemol, jak i akordy wesołe, desdur, akordy bohaterskie, asdur czy esdur. Zwróćmy uwagę na przepiękne portale, rozglifione. A to jest misa. W tej misie w dniu ingresu nowego biskupa jest wino. Biskup częstuje wszystkich mieszkańców winem. Każdy może przychodzić i pić ile chce. Można odczytać napis, kto ma cierpliwość. Obecnie biskup ma 55 lat, czyli są raczej małe szanse na to, że w szybkim czasie będziemy mogli napić się biskupiego wina. Kto ma cierpliwość, może odczytać napis. Piękna kamienna misa. I przepiękny Westwerk. Tu jeszcze szczegóły. Piękny portal. Rozeta mała. Rozeta mała. Dopiero gotyk odciąży mury budowli i spowoduje większe że budowniczowie będą mogli dawać większe okna i większe rozety. Na północnej stronie Westwerku, na południowej stronie Westwerku znajduje się mało czytelna tablica miedziana, pokryta patyną. Na północnej stronie Westwerku znajduje się tablica znacznie bardziej czytelna.
zwróćmy uwagę na piękną kolorystykę gzymsów, kolumn. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na przepiękny Westwerk. W dali są budynki szkoły, w której uczyła święta Edyta Stein. No i główna ulica spacerowa w Szpajer. Jeszcze raz przypatrzmy się misie, w której winem cieszą się mieszkańcy Szpajer z wyboru swojego biskupa, z wprowadzenia swojego biskupa do katedry, czyli z ingresu biskupa. Kto ma cierpliwość, może odczytać ten napis. 1490 to chyba rok, w którym została postawiona ta misa. Chyba herb ówczesnego biskupa. Zwróćmy uwagę na piękne portale. Portal główny i dwa portale boczne. Misa stoi na siedmioramiennym podwyższeniu. Piękne portale. Zakończone pięknymi archiwoltami, czyli łukami. Nad głównym portalem figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, czyli patronki tejże katedry. Rozeta, mała romańska rozeta, oświetlająca pokoje cesarskie. I kolumnada ciągnąca się obwodem wzdłuż całej katedry. Nadaje tej przysadzistej budowli lekkości. Jeszcze raz Matka Boska, patronka katedry w otoczeniu świętych. Zwróćmy uwagę na piękno archiwolty. Fryz, bardzo ciekawy, fryz schodkowy. Trzy kolory kamieni, ciosów kamiennych. Jeszcze w przybliżeniu. W środku rozety twarz Chrystusa. Bardzo harmonijne zestawienie kolorów kamieni. Powoli będziemy się przenosić na stronę południową. Jeszcze raz patrzymy. Szkoła, w której uczyła Edyta Stein. Piękna strona zachodnia, czyli Westberg. I strona południowa katedry. Strona południowa katedry przylega do parku. Są prowadzone na stronie południowej, jak i północnej, prace remontowe, ale przypatrzmy się. Budowla jest z cegły, piękne rozglifione okna, kolumnada na górze, małe okienka, okrągłe u górze, zwane okulusy. Okna są małe w katedrach romańskich. Z dwóch powodów. Po pierwsze, aby nie osłabiać ściany,
po drugie, aby nadać charakter obronny tej budowli. Patrzmy, jak pięknie współgrają ze sobą kolumnady na różnych poziomach. Piękna zielona patyna dachu, czerwień kamienia i biel kamienia. Widzimy tu fragment małego fryzu. Fryz też ciągnie się wzdłuż całej katedry. A to są dwie wieże ze strony wschodniej katedry. Będziemy jeszcze omawiać stronę wschodnią. Od strony południowej katedra otoczona jest parkiem z platanami. Piękne szczegóły balustrad. I szczegóły fryzu. Fryz również okala całą katedrę. Od strony południowej katedry była położona Góra Oliwna. Jednak po wojnie francusko-niemieckiej w XVII wieku została zburzona. Katedra też ucierpiała bardzo. Z Góry Oliwnej pozostało tylko tyle. Oto autor tego filmu. Zwróćmy uwagę na niezwykle harmonijne rozłożenie okien. To jest apsyda od wschodniej strony katedry, bo katedra jest katedrą zorientowaną, to znaczy ustawioną ołtarzem do wschodu, do Ziemi Świętej. A to inskrypcja
trudna do odczytania przy wejściu do katedry od strony południowej. Ciężkie brązowe drzwi tympanum. Dość prosta archiwolta. Również po prawej stronie wejścia inskrypcja trudna do odczytania. Oglądanie tak harmonijnego zestawienia kolumnady, otworów okiennych, kolorów, to jest uczta dla oczu. Jak mówiłem, południowa strona katedry przylega do parku. Uczta dla oczu. Południowej strony katedry i chwila zadumy. W roku 1077 roku spod tej katedry do Canossy wyruszał cesarz Henryk IV. Wyruszał z małym orszakiem, który po przejściu przez Alpy jeszcze bardziej się zmniejszał. Wszystkie konie padły z powodu zimna i głodu. Papież przebywał w zamku w Canossie. Cesarz w 1077 roku w styczniu w największe mrozy czekał 3 dni na przyjęcie papieża boso z gołymi rękami w lichym odzieniu. Gdy po 3 dniach papież dopuścił do siebie ekskomunikowanego Henryka IV cesarza, cesarz wybłagał: Ojcze Święty, odpuść mi. Ekskomunika została zdjęta. A teraz przejdźmy do strony wschodniej, ustawionej w stronę Ziemi Świętej. To jest apsyda, półkolista dobudowa, w której mieści się chór. Chór to nie jest to, co myślimy obecnie, chór pod organami z tyłu kościoła. Chór to jest miejsce, gdzie przebywają kapłani, oddzielone od kościoła łukiem tęczowym. Prezbiterium. Od strony wschodniej katedra również przylega do parku.
pięknego parku, w którym jeszcze pozostały resztki murów obronnych. To są resztki murów obronnych szpajer, średniowiecznych murów obronnych. Obecnie, jak zauważyłem, jest to miejsce pobytu, miejsce zamieszkania jednego z bezdomnych. Wejdźmy na schody i zobaczmy katedrę z góry. Apsyda zasłonięta drzewem, północno-wschodnia wieża. To już jest północna strona katedry. Widzimy jakieś resztki łuku przyporowego. Dość zniszczony na dole był ten łuk. Prawdopodobnie już jest. Nie trzyma nic. I wschodnia, i północna strona katedry. Piękna kolumnada u góry, fryzy. Prosty portal, rozglifiony. Ciężkie drzwi brązowe. Na stronie północnej również prowadzone są prace remontowe. To jest transept, czyli nawa poprzeczna.
A tu autor tego filmiku z żoną. Trudno nacieszyć się tak pięknym widokiem. Wchodzimy do przedsionka. Przed nami główne wejście do katedry, ale zobaczmy, co jest po prawej i lewej stronie w przedsionku. Przepiękne rzeźby cesarzy. Nie będę się wdawał w szczegóły. Podziwiajmy piękno rzeźb, piękno kolumn. Bazy, głowicy, kolumn. Widok na główną ulicę Szpajer. Szczegóły portali. Przepiękne gzymsy.
przepiękne drzwi główne do katedry. Thank you.